Dedykacją zdaje się, czy nie? Ten? Co? To jest ten po niemiecku. Ja nie wiem, czy to jest dedykacją. Ja sobie. Ale ten niemiecki jest lepszy, bo tam są fotografie. Tak. A w tym polskim nie. Ja nie wiem dlaczego. Mój wydawca polski miał te same zdjęcia i nie zamieścił ich. Ja się z nimi skontaktuję, bo tam są i telefony, i wszystko ja poszukam. Ewentualnie trzeba było poszukać innego wydawcy, który by. Ja tego nie wstawiam. Ale jakby był ktoś, kto by chciał znowić, to pan by zgodził się, że może te zdjęcia umieścić. Ja zgodziłbym się być może, tak, ale. Bo ja myślę, że to jest warte, żeby i w Polsce było dostępne. Bo to jest tak, że ludzie, którzy w tym nie uczestniczyli, nie byli, to powtarzają historie, które gdzieś tam słyszeli. Jedni słyszeli takie, drudzy słyszeli inne. I zawsze jest jakiś konflikt. I warto, ja myślę, żeby była na rynku pozycja napisana przez człowieka, który to przeżył. Nie przez jakąś politykę, czy jakieś komu co pasowało napisać, albo tak przedstawić historię, albo tak prawdziwie, tak jak było. Tak. To jest bardzo ważne. Gdyby pani chciała to wydać, ja nie wiem, trzeba się zastanowić. W języku polskim naturalnie. Tak. Myślę, że warto, że naprawdę warto, że może właśnie znajdę jakiegoś. W służbie armii USA. A tam za chwileczkę znajdzie pani stronicę jako w radzieckiej jednostce wojskowej.